Od dzisiaj jestem katolikiem. Więc wierzę, że coś jest. Ale żebym się nawrócił, to nie wiem co. Ale myślę, że byłbym, jak czy coś musiał mi się objawić, ale to bym musiał być po takich substancjach, żebym chyba się i tak nie nawrócił. Czyli narkotyki by mogły sprawić, że żebym dostrzegł Boga. Może tak. A jakie narkotyki najmocniejsze próbowałeś? Wino, ale takie bardzo słodkie, takie, żeby nie powyżej 10% miało. To takie jest, takie jest najlepsze wino, no. Czyli ty jesteś agnostykiem? Ja lubię wino po prostu, nie? A, to był alkoholik, przepraszam, pomyliłem dwa określenia. Alkotyzm. A ty, co by się musiało stać, żebyś się odwrócił na przykład od kościoła? Od kościoła niedużo. Bo wiem, że cię już cię molestowali i to nie pomogło, więc co... Ja wtedy się nawróciłem dopiero, jak mnie zaczęli molestować, bo miałem tak... Kurwa, nikt mnie nigdy tak dobrze nie potraktował! To jest ręka... W końcu mogę się do kogoś przytulić, więc no tak, tak było, no. Ale byłem ministrantem, byłem lektorem. Ja przeżyłem w ogóle bardzo piękne chwile w kościele, żeby być zupełnie szczerym. Tak? Bez zupełnie, no, takie, że przeżyłem bardzo ciekawą formację i... Nie słyszałeś? Wiesz, jesteśmy wspólnotą, więc to są nasze wspólne problemy, problemy kościoła. Dlatego nie jestem katolikiem, żeby nie pierdolić. Stary, ty jesteś tym typem, który mówi, może tam coś jest, może nie ma, coś może stworzyło, to weź się okryć, albo nie ma, albo jest, stary. Nie, wkurwiamy kościół, bo jest... Czym? Bo się wmiesza w sprawy polityczne na przykład i to na przykład, nie? Ja mogę wymieniać tak z 3 dni normalnie. Którym miejscu jest pedofilia u ciebie, że tak to jest problem? Jeżeli pierwsze to jest mieszanie się do polityki, to pedofilia jest... Poza 1. 10. Bo na pierwszym miejscu jest mieszanie się do polityki polskiej, na drugim miejscu mieszanie się do polityki niemieckiej, na trzecim międzynarodowej. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Ktoś tu studiuje na ekonomicznym? Dajcie znać brawkami, kto studiuje. Ciekawe, kto napisał karteczkę. Powiem ci, że... Tak. Jedna osoba, bo ja nie wiem, czy kurwa wypierdalać stamtąd, czy nie. Niech mi powiedzą. Jaką mają opinię na ten temat? Jaki kierunek? Tylko krzyknij, tak nie widzę. Oni cały uniwersytet studiują po prostu. Oni bardzo szeroko podeszli do tego. Kierunek nicość to jest... Tak. Mam zaliczenie z... Kurwa, gdyby był kierunek nicość, ja bym w chuj był tam prymusem, stary. Ja bym po prostu sobie wyobrażał, to jest moje idealne studia, że siadam i nic się nie dzieje. I tak siedzę 5 godzin i oni mówią, zadaj później jest egzamin i oni mówią, że co się działo, ja mówię, no kurwa nic. I oni, dobrze, ja bym... Po takim kierunku miałbyś takie same szanse na pracę jak po ekonomicznym, więc... No. Dlaczego jesteś taki zajebisty? Dziękuję. Dziękuję. To jest bardzo miłe. Wiem, że ktoś widział mnie już tam i napisał. Przepraszam, zjebany jest napisane. Przepraszam. Ale śmiało. Czyli jednak o tobie, Michał. Czyli jednak. Przepraszam, nie. Uderz w stół, a Michał wyjdzie spod niego. Ale to jest... Nie będę zdradzał ostatniego wyjazdu, ale... Dobra. Odegrajcie scenkę spowiedzi po masturbacji. Po masturbacji. To ja, czyli... ja gram tego księdza, który walił konia. Dobra. Chuj. Dobra. Zagram to dziecko. No niech będzie. Niech będzie. To powinno być doprecyzowane, kto tu walił konia. Bo też nie wiadomo, czy ktoś swojego walił też, nie? Bo to jest tak... Ogólnie, nie? Zobacz sobie, że to jest ogólnie, że po masturbacji, nie? Odegrajcie scenkę spowiedzi po masturbacji, no. Chyba, że chcą, żebyśmy teraz my sobie zwalili konia. Michał, drugi raz się na to nie nabiorę, Michał. Może jak wyjdą. To? Spowiadałeś się kiedyś z masturbacji?
To jest bardzo dziwny moment, jak... A ja tak spowiadałeś, byłeś do bierzmowania, więc... Byłem bierzmowania. No chyba do... Ile miałeś lat, jak się bierzmowałeś pierwsze... Jezu, teraz... Nie wiem, czy teraz to już jest określenie na walenie konia, jak się bierzmowałeś... Jak cię biskup bierzmował, ile miałeś lat? Pierwszy raz się bierzmowałem, jak rodzice wyszli do sklepu. Zakropiłem wszystko w domu wodą święconą. Tak lupało, tak, tak. Później włożyłem sobie dychę w kopertę na pocieszenie. I przyjąłeś nowe imię. Tak. Bo... I przeczytałem swój zeszyt od religii. Ja wylosuję teraz. Jestem dziwny. O kurwa, ktoś ma wydrukowane. No to nie jest dzisiaj, zobaczcie. Grupa ad hoc, ktoś wydrukował w komputerze, nie szukam oszukanych kart. Wiesz, o! Czekaj, no? Wiesz, że istnieją pieczątki? Wiesz? Adama pokonała technologię, on ma tak... O kurwa, ktoś przyszedł ze swoją wydrukowaną karteczką. Jak dłużej dochodzić? Ja? A masz sposób? Masz jakiś swój sposób? Nie, właśnie nie. A nie potrzebujesz tego sposobu, czy...? Znaczy myślę, że są ludzie, którzy uważają, żeby mi się przydał. Czekaj. Dlaczego tutaj była liczba mnoga? O chuj tu chodzi? Dlaczego są... Czy jest jakaś grupa na Facebooku? O chuj tu chodzi? Są ludzie, którzy uważają, że powinienem później dochodzić. Michał, kurwa, oni już petycje o to piszą. To jest zaawansowana sprawa. Ile jest tych ludzi, stary? Moja dziewczyna, moja mama. To jest jeden ludzi. Jeden ludzi. Ja jestem w odmianę dobra. Czy nigdy nie próbowałeś opóźnić swoje dojście? Tak, próbowałem. Jak? Jak? Co robiłeś? No, na przykład przestawałem na chwilę. Mhm. Albo wiesz, takie, że... Ponoć jest to najgorsze dla kobiety. Tak? Seks przerywany, no. Że to jest... Czytałem coś takiego. Na przykład jak ty zmieniasz pozycję, to od razu tak, żebyś nie wyszedł? Bo to jest najgorsze, kurwa! Tak, no. Jak... jak... Mam cię cały czas! Dziękuję. No. No jak z misjonarskiej na pieska przechodzimy, stary, jakbym kurczaka narożnie obracał po prostu. No. I znowu na misjonarskiej. Jakbyś robił to w śniegu, to bałwan by mógł normalnie powstać. Tak, no. Tak, faktycznie nigdy o tym nie pomyślałem, Adam, że następnym razem, jak to zrobię, powiem to mojej żonie. Słuchaj, wiesz, że jakbyśmy byli teraz w śniegu, to by wyszedł z ciebie niezły bałwan. Mam w torbie marchewkę. Ja ci sprzedam mój sposób, który jest genialnym sposobem. No. I wam rozkurwię umysł teraz, panowie. Tabliczka mnożenia. Tylko musisz być chujowy w matmę, o to mi chodzi, że musisz być naprawdę, bo jeżeli znasz odpowiedzi na mnożenie, to ci nie pomoże. Jeżeli masz 2 razy 2, 4, to nie pomoże. Ale jeżeli zaczniesz sobie robić działania w głowie, w trakcie, że wiesz, tam jakieś trudniejsze, nie? 3 razy 8, wiesz, takie, że już wymagają od ciebie mocnego skupienia, to wtedy skupiasz się na liczeniu, a nie na ruchaniu. To jest... Spróbuję tego. Też. Mam jedną taką, ale to jest bardzo osobiste, więc to się nagrywa na 3 kamery, ale to jest bardzo osobiste i to nigdy nie może wyjść, i nigdy nie wyjdzie, w sensie ja to wytnę na pewno i wy też zapomnicie, jak to powiem, dobra? Dobrze, że nagrywam na dyktafon, kurwa. Zrobicie jakiś podkład do tego? Bo jest tak. Poważnie powiedz. Bo jest tak, że... Być może jestem jedyny na tej sali, ale być może jest więcej takich panów jak ja. Ale ja lubię... Lubię.
Pa, pa, ra, pa, pa. Lubię, lubię. Lubię. Czemu przestałeś grać, stary? To jest najlepszy moment, żeby to podbijać. Jestem przy wyznaniu. A few moments later. Wylosuj karteczkę, bo ja muszę się pozbierać tak, po tym wyznaniu. Ale brawa dla Michała za odwagę, ludzie! Ludzie! Wow, wow, wow! Ktoś tu one man, one jar próbował zrobić. Słuchajcie! U kogoś zobacz jak szybko! Michał, ty mówisz, że nie lubisz posuwistych ruchów? Cała holba, Michał, cała holba. Co typ zajebał od razu? Kiedyś był popularny filmik ze słoikiem, do dzisiaj, kurwa, bo... Widziałeś ten filmik? One Man, One Jar, wiesz o czym mówię? Tak, tak. Wiesz o czym mówię? Typ, który siada na słoiku i mu pęka w dupie? Widziałem. Widzieliście to kiedyś? Widziałem. Nie, Ola? Nie widziałaś? Ola, ogarniaj! Twój facet widział, ty, nie? Typ siada na słoiku i pęka w dupie. Widziałem. Jest to niezwykłe. I wiesz, że jest druga część? Gdzie typ drugi raz siada na słoiku, a tym razem słoik jest wypełniony czymś, więc mu nie pęka w dupie? To jest... Niesamowity... To jest ten sam człowiek? To jest ten sam człowiek. Naprawdę? Tak. Bo ja słyszałem plotkę, to wiem, że może trochę to być ten, ale że on umarł po tym zdarzeniu. Nie, nie, nie. Czyli jak jest druga część, to on żyje. Tak, to jest druga część i on żyje normalnie. Kurwa, mi się świat zmienił teraz. Brawo. Stary, on ja żyje. Ja dzwonię do ojca, bo to jest... Tato, ty jednak żyjesz! Jakiś żart o Radomiu. Przyjeżdża facet do... Bo stwórzmy go, że będziemy się wymieniać słowami i posłowie. Posłowie? No. Zrobimy żart... No, dobra. Że przyjeżdża facet do Radomia, zacznijmy tego. Super. Przyjeżdża facet do Radomia pociągiem. Wysiada. Na. Stacji. Kolejowej. I. Ma. W. Dupie. Całe. A! Życie! Życie! Kurwa, ale czułem, że miałem wysunięte takie... Była piłka w ten i ja biegnę, żeby ściąć. Tak. Tie break i się wypierdoliłem. Tak. I znowu, tak, kurwa, no. Niemcy wygrały, no. Jeszcze jedno. Będziemy próbować do skutku. Do skutku! Juvenalia! Woo, jebać Juvenalia! Jeszcze jedno. Jebać Juvenalia! Jebać Juvenalia i konwenanse! To jest moje postanowienie na dzisiaj. Ostatnie, wyrywanie ósemki. Kurwa, to jest pedofilia, moi drodzy. Nie wyrywamy ósemek! Kolejna kartka! Zbieranie grzybów w lesie. O, ja już 100 zł raz zapłaciłem i się natknąłem. Kolejna kartka. Takiego miałem grzyba. Michał, możesz iść do domu, ja sobie tu poradzę, kurwa. Piwo czy wino? Wino. Wino? Wino. Nie wiadomo, nie wiadomo, nie wiadomo. Zdania są podzielone. Kto idzie najwcześniej do roboty? Na którą idziesz? Na którą? Nie wiem, masz głośno. Ej, nigdy nie wyczerpaliśmy karteczek. Zajebiście, że wszystkie wyczerpiemy. Wyczerpiemy. A jak uznasz, że mnie ponosi, to powiedz. O, Audi to chujowa marka. Ty masz Audi? Mam Audi. Czy to prawda? Nie. Nie. Alternatywna rzeczywistość. Mężczyźni jako płeć słaba. Spójrzcie na nas. To nie jest taka kurwa alternatywa wcale. Tak jest! Dzięki mi. Adam Sobaniec. Michał Leja. Dzięki wielkie. Dziękujemy za wszystkie wam. Kartki. Do zobaczenia.